Parsza Vaera. I rzekł Bóg do Mojżesza i powiedział doń: Jam wiekuisty. I objawiłem się Abrahamowi, Cchakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmogący, ale imieniem mojem wiekuisty nie dałem się poznać im. I ustanowiłem też przymierze moje z nimi, abym im oddał ziemię Kanaan, ziemię pobytu ich, w której przebywali. Jam też usłyszał jęk synów Izraela, których Micrejczycy ujarzmiają, i wspomniałem na przymierze moje. Przeto powiedz synom Izraela: Jam wiekuisty, a wywiodę was spod brzemienia Micraimu i wybawię was od służby ich i wyswobodzę was ramieniem wyciągniętym i sądami wielkimi. I przyjmę was sobie za lud i będę wam Bogiem, a poznacie, żem ja wiekuisty, Bóg wasz, który wyprowadza was spod brzemienia Micraimu, a wyprowadzę was do owej ziemi, co podniosłem rękę moje, abym ją dał Abrahamowi, Cchakowi i Jakubowi, a oddam ją wam w dziedzictwo, ja wiekuisty. I mówił tak Mojżesz do synów Izraela, ale nie słuchali Mojżesza dla niemocy ducha i dla pracy ciężkiej. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: Idź, powiedz Faraonowi, królowi Micraimu, aby uwolnił synów Izraela z ziemi swojej. I rzekł Mojżesz przed wiekuistym, mówiąc: Oto synowie Izraela nie słuchają mnie, a jakże usłucha mnie Faraon, a jam zająkliwych ust. I rzekł wiekuisty do Mojżesza i do Arona i dał im zlecenie do synów Izraela i do Faraona, króla Micraimu, aby wyprowadzić synów Izraela z ziemi Micraim. A oto głowy rodów ich, synowie Reubena, pierworodnego Izraela, Hanoch i Fallu, Hecron i Harmi. Oto rodziny Reubena, a synowie Szymeona: Jemuel, i Jamin, i Ohad, i Jachin, i Cochar, i Szaul, syn Kananejki. Oto rodziny Szymeona, a oto imiona synów Lewiego, podług rodowodów ich: Gerszon, i Kehat, i Merari. A lata życia Lewiego 137 lat. A synowie Gerszona: Libny i Szymei, podług rodzin ich. A synowie Kehata: Amram, i Iczhar, i Hebron, i Uzyel. A lata życia Kehata 133 lata. A synowie Merary: Machli i Muszy. Oto rodziny Lewiego wedle rodowodów ich. I pojął Amram Jochebedę, ciotkę swoją sobie za żonę, i urodziła mu Arona i Mojżesza. A lata życia Arona 137 lat. A synowie Iczhara: Korach i Nefek i Zychry. A synowie Uzyela: Miszael i Elcafan i Sytchry. I pojął Aaron Eliszebę, córkę Aminadaba, siostrę Nachszona, sobie za żonę. I urodziła mu Nadaba i Abihu, Elazara i Itamara. A synowie Koracha: Asyr i Elkana i Abiasaf. Oto rodziny Korachidów. A Elazar, syn Arona, pojął sobie jedną z córek Putiela za żonę i urodziła mu Pinchasa. Oto głowy rodów lewickich, podług rodzin ich. Oto Aaron i Mojżesz, do których rzekł wiekuisty: Wyprowadźcie synów Izraela z ziemi Micraim zastępami ich. Oni to przemawiali do Faraona, króla Micraimu, względem wyprowadzenia synów Izraela z Micraim. Oto Mojżesz i Aaron. I tak stało się w dniu, w którym mówił wiekuisty do Mojżesza w ziemi Micraim, gdy mianowicie rzekł wiekuisty do Mojżesza, mówiąc: Jam wiekuisty, powtórz Faraonowi, królowi Micraimu, wszystko, co mówię do ciebie. Że rzekł Mojżesz przed wiekuistym:
Otom ja zająkliwych ust, a jakże usłucha mnie Faraon? I rzekł wiekuisty do Mojżesza. Patrz, ustanawiam cię panem nad Faraonem, a Aaron, brat twój, będzie prorokiem twoim. Ty będziesz mówił wszystko, co ci przykaże, a Aaron, brat twój, będzie przemawiał do Faraona, żeby uwolnił synów Izraela z ziemi swojej. Ja zaś ukrnąbrnię serce Faraona i rozmnożę znaki moje i cuda moje w ziemi Micraim. I nie usłucha was Faraon, i położę rękę moje na Micraim i wywiodę zastępy moje, lud mój, synów Izraela z ziemi Micraim sądami wielkimi. I poznają Micrejczycy, że ja wiekuisty, gdy wyciągnę rękę moje na Micraim i wywiodę synów Izraela spośród nich. I uczynił tak Mojżesz i Aaron, jako przekazał im wiekuisty, tak uczynili. A Mojżesz miał 80 lat, a Aaron 83 lata, gdy poczęli mówić do Faraona. I rzekł wiekuisty do Mojżesza i do Aarona tak. Jeżeli powie wam Faraon, mówiąc, dajcie jakiś znak o sobie, wtedy powiesz do Aarona, weź laskę twoje, a rzuć przed Faraonem, obróci się ona w węża. I przyszli Mojżesz i Aaron do Faraona i uczynili tak, jako rozkazał wiekuisty. I rzucił Aaron laskę swoje przed Faraonem i przed sługami jego i obróciła się w węża. Ale wezwał też i Faraon mędrców i czarowników i uczynili i oni, wróżbici Micraimu, czarami swoimi to samo. I rzucili każdy laskę swą, a zamieniły się w węże, ale połknęła laska Aarona laski ich. Ale skrnąbrniało serce Faraona i nie usłuchał ich, jako powiedział wiekuisty. I rzekł wiekuisty do Mojżesza. Upornem serce Faraona wzbrania się on uwolnić lud. Idź do Faraona z rana. Oto wychodzi on nad wodę. Stań tedy na drodze jego, nad brzegiem rzeki, a laskę, która obróciła się była w węża, weźmiesz w rękę twoje. I powiedz mu, wiekuisty Bóg Ibrejczyków posłał mnie do ciebie, mówiąc, uwolnij lud mój, aby mi odprawili służbę na pustyni. A oto nie usłuchałeś dotąd. Tak tedy rzecze wiekuisty. Przez to poznasz, żem ja wiekuisty. Oto uderzę ja laską, która w ręku moim, na wody, co w rzece, a obrócą się w krew. A ryby, co w rzece, pomrą. I zatęchnie rzeka, i brzydzić się będą Micrejczycy pić wodę z rzeki. I rzekł wiekuisty do Mojżesza. Powiedz Aaronowi, weź laskę twoje i wyciągnij rękę twoje na wody Micraimu, na strumienie ich, na kanały ich i na jeziora ich i na wszystkie zbiorniki wód ich, a obrócą się w krew i będzie krew w całej ziemi Micraim, nawet w naczyniach drewnianych i kamiennych. I uczynili tak Mojżesz i Aaron, jak przykazał wiekuisty. I podniósł laskę i uderzył wodę, co w rzece, w oczach Faraona i w oczach sług jego. I obróciła się wszystka woda, co w rzece, w krew, a ryby, które były w rzece, posnęły i zatęchła rzeka i nie mogli Micrejczycy pić wody z rzeki i była krew ta w całej ziemi Micraim. I uczynili to samo i wróżbici Micraimu czarami swoimi. I skrnąbrniało serce Faraona i nie usłuchał ich, jako powiedział wiekuisty. I odwrócił się Faraon i poszedł do domu swego i nie zwrócił uwagi i na to. I poczęli kopać wszyscy Micrejczycy w okolicach rzeki, by dostać wodę do picia, gdyż nie mogli pić wody z rzeki. I spełniło się 7 dni po porażeniu rzeki przez wiekuistego. I rzekł wiekuisty do Mojżesza, idź do Faraona i powiedz mu, tak rzekł wiekuisty, uwolnij lud mój, aby mi służył. A jeżeli wzbraniasz się uwolnić, oto ja porażę całe państwo twoje żabami.
i zaroi się rzeka żabami i wylezą i w niej idą do domu twojego i do pokoju sypialnego twego i na łoże twoje i do domu sług twoich i między lud twój i do pieców twoich i do dzież twoich i na ciebie i na naród twój i na wszystkie sługi twoje polezą żaby te. I rzekł wiekuisty do Mojżesza, powiedz Aaronowi, wyciągnij rękę twoje z laską twą na rzeki, na strumienie i na jeziora, a wywiedź żaby na ziemię Micraim. I wyciągnął Aaron rękę swą na wody Micraim i wylazły żaby i pokryły ziemię Micraim. I uczynili tak samo wróżbici czarami swoimi i wywiedli żaby na ziemię Micraim. I wezwał faraon Mojżesza i Aarona i rzekł, pomódlcie się do wiekuistego, aby oddalił żaby ode mnie i od ludu mojego, a uwolnię lud i niechaj ofiarują wiekuistemu. I rzekł Mojżesz do faraona, rozkaż mi, na kiedy pomodlić się mam za ciebie i za sługi twoje i za lud twój, aby wytępić żaby od ciebie i z domów twoich, aby tylko w rzece zostały. I rzekł, na jutro. I odpowiedział, będzie podług słowa twojego, abyś poznał, iż nie masz jako wiekuisty Bóg nasz. I ustąpią żaby od ciebie i z domów twoich i od ludu twojego, tylko w rzece pozostaną. I wyszli Mojżesz i Aaron od Faraona. I wołał Mojżesz do wiekuistego, co do żab, które nasłał na Faraona. I uczynił wiekuisty wedle słów Mojżesza i pozdychały żaby w domach, na podwórzach i na polach. I zgarniali je na liczne kupy i zacuchnęła ziemia. A widząc Faraon, że stała się ulga, utwierdził serce swoje i nie usłuchał ich, jako był powiedział wiekuisty. I rzekł wiekuisty do Mojżesza, powiedz Aaronowi, wyciągnij laskę twoje, a uderz o proch ziemi i zamieni się w komary po całej ziemi Micraim. I uczynili tak. Wyciągnął Aaron rękę swoje z laską swoją i uderzył o proch ziemi, i zjawiły się komary na ludziach i na bydle. Wszystek proch ziemi zamienił się w komary po całej ziemi Micraim. Starali się także i wróżbici czarami swoimi wywieść komary, ale nie zdołali. I były komary na ludziach i na bydle. I rzekli wróżbici do Faraona, palec to Boży. Ale skrną brniało serce Faraona i nie usłuchał ich, jako powiedział wiekuisty. I rzekł wiekuisty do Mojżesza, wstań rano, a staw się przed Faraonem. Oto wyjdzie on nad wodę i powiedz mu. Tak, rzecze wiekuisty, uwolnij lud mój, aby mi służyli. Bo jeżeli nie uwolnisz ludu mojego, oto ja puszczę na ciebie i na sługi twoje, i na lud twój, i na domy twoje, rój robactwa. A napełnią się domy Micrejczyków rojem robactwa, jak i sama ziemia, na której przebywają. A wyróżnię dnia onego ziemię Goszen, na której lud mój przebywa, aby tam nie było roju robactwa, abyś poznał, żem ja wiekuisty w pośród ziemi. I uczynię przedział między ludem moim a ludem twoim. Jutro stanie się znak ten. I uczynił tak wiekuisty. Nadciągnął rój robactwa niezliczony na dom Faraona i na domy sług jego i na całą ziemię Micraim. Zniszczoną została ziemia od roju robactwa. I wezwał Faraon Mojżesza i Aarona i rzekł. Idźcie, ofiarujcie Bogu waszemu w tym kraju. I rzekł Mojżesz. Nie godzi się tak czynić, bo spełnilibyśmy wstrętną dla Micrejczyków ofiarę wiekuistemu Bogu naszemu. Jeżeli spełnimy wstrętną dla Micrejczyków ofiarę w oczach ich, czyż nie ukamionują nas?
Drogą 3 dni pójdziemy do pustyni i ofiarować będziemy wiekuistemu Bogu naszemu, jako rozkaże nam. I rzekł Faraon, ja uwolnię was, abyście ofiarowali wiekuistemu Bogu waszemu na puszczy. Wszakże daleko nie odchodźcie. Pomódlcie się za mną. I rzekł Mojżesz, oto wychodzę od ciebie i pomodlę się wiekuistemu, a ustąpi rój robactwa od Faraona i od sług jego i od ludu jego jutro. Lecz niech przestanie Faraon zwodzić, nie uwalniając ludu, aby ofiarował wiekuistemu. I wyszedł Mojżesz od Faraona i modlił się do wiekuistego. I uczynił wiekuisty według słowa Mojżesza i oddalił rój robactwa od Faraona, od sług jego i od ludu jego. Nie zostało ni jednego. Ale utwierdził Faraon serce swoje i tym razem, a nie uwolnił ludu. I rzekł wiekuisty do Mojżesza. Pójdziesz do Faraona i powiesz mu. Tak rzecze wiekuisty Bóg Ibrejczyków. Uwolnij lud mój, aby mi służył. Bo jeżeli nie zechcesz uwolnić, a jeszcze zatrzymywać ich będziesz, to oto ręka wiekuistego będzie na bydle twojem, co w polu, na koniach, na osłach, na wielbłądach i na wołach i na owcach, pomór ciężki bardzo. I rozdzieli wiekuisty między bydłem Izraelitów, a bydłem Micrejczyków, aby nie padło nic ze wszystkiego, co należy do synów Izraela. I naznaczył wiekuisty czas, mówiąc, jutro spełni wiekuisty rzecz tę w tym kraju. I spełnił wiekuisty rzecz tę nazajutrz i pozdychało wszystko, co było Micraimu, a z bydła u synów Izraela nie zdechło ani jedno. I posłał Faraon, a oto nie zdechło z bydła u Izraelitów ani jedno. Ale upornym było serce Faraona i nie uwolnił ludu. Wtedy rzekł wiekuisty do Mojżesza i Arona. Weźcie sobie po pełnej garści sadzy z pieca i niech rzuci ją Mojżesz ku niebu w oczach Faraona. I zamieni się w pył po wszystkiej ziemi Micraim i stanie się na ludziach i na bydle wrzodem, wyrzucającym się w pryszcze po wszystkiej ziemi Micraim. I wzięli sadzę z pieca i stanęli przed Faraonem. I rzucił ją Mojżesz ku niebu i stała się wrzodem, pryszcze się wyrzucającym na ludziach i na bydle. I nie mogli wróżbici ustać przed Mojżeszem z powodu wrzodów, bo były wrzody na wróżbitach i na wszystkich Micrejczykach. Ale ukrnąbrnił wiekuisty serce Faraona i nie usłuchał ich, jako powiedział wiekuisty Mojżeszowi. I rzekł wiekuisty do Mojżesza, wstań rano, a staw się przed Faraonem i powiedz mu, tak rzecze wiekuisty Bóg Ibrejczyków, uwolni lud mój, aby mi służyli. Bo tym razem ja nasyłam wszystkie klęski moje w serce twe i na sługi twoje i na lud twój, abyś poznał, że nie masz równego mnie na całej ziemi. Bo już bym wyciągnął rękę moje, a uderzył ciebie i lud twój morem i byłbyś zgładzony z ziemi. Wszakże dlatego zachowałem cię, aby okazać ci siłę moje i aby rozgłaszano imię moje po całej ziemi. Jeszcze wynosisz się nad ludem moim, aby nie uwolnić ich? Oto spuszczę o tym czasie jutro wiatr silny bardzo, któremu podobnego nie było w Micraim od dnia założenia go aż dotąd. A tak poszli, schroń bydło twoje i wszystko, co masz na polu, na wszystkich ludzi i na bydło, które się znajdzie w polu, a nie będzie spędzone do domu, spadnie grat i zginą. Kto się uląkł słowa wiekuistego z pomiędzy sług Faraona, spędził sługi swoje i stada swe do domów. Ale kto nie zwraca uwagi na słowo wiekuistego, zostawił sługi swoje i stada swe na polu. I rzekł wiekuisty do Mojżesza, wyciągnij rękę twą ku niebu, a będzie grat na całej ziemi Micraim, na ludzi i na bydło, i na wszelakie zioła polne w ziemi Micraim. I wyciągnął Mojżesz laskę swą ku niebu, a wiekuisty dał gromy i grat, i stąpił ogień na ziemię.
I tak spuścił wiekuisty grat na ziemię Micraim. I był grat i ogień kłębiący się w pośród gradu, silny bardzo, któremu podobnego nie było na całej ziemi Micraim, odkąd przynależał do narodu. I potłukł grat ten w całym kraju Micraim wszystko, co było na polu, od człowieka do bydlęcia, i wszystkie zioła polne potłukł grat i wszystkie drzewa polne połamał. Tylko w ziemi Goszen, gdzie byli synowie Izraela, nie było gradu. I powstał Faraon i wezwał Mojżesza i Arona i rzekł do nich: zgrzeszyłem tym razem, wiekuisty jest sprawiedliwy, a ja i naród mój występni. Pomódlcie się wiekuistemu. Niech dosyć będzie tych gromów bożych i gradu, a uwolnię was i nie zostaniecie tu dłużej. I rzekł doń Mojżesz: gdy tylko wyjdę z miasta, wzniosę ręce moje do wiekuistego. Gromy ustaną, a gradu nie będzie więcej, abyś poznał, że wiekuistego jest ziemia. Ale ty i słudzy twoi wiem, że się jeszcze nie obawiacie oblicza wiekuistego Boga. A len i jęczmień potłuczone były, bo jęczmień się kłosił, a len był w rozkwicie. Pszenica jednak i orkisz nie były potłuczone, bo nisko stały. I tak wyszedł Mojżesz od Faraona z miasta i wzniósł ręce swoje do wiekuistego i ustały gromy i grad, a deszcz nie lał na ziemię. A widząc Faraon, że ustał deszcz i grad i gromy, grzeszył dalej i czynił upornem serce swoje, on i sługi jego. I tak skrnąbrniało serce Faraona i nie uwolnił synów Izraela, jako powiedział wiekuisty przez Mojżesza.